Witam Was. Dzisiaj jesteśmy parę dni przed 24 grudzień. Pogoda jest w porządku. I mamy jeszcze grzyby w ogród. Naprawdę nie wiem nic od grzyby. Jakie rodzaje to są, to nie wiem. Ja wiem, grzyby daje nam pomoc w ogród. Ale dzisiaj mnie nie chodzi o grzyby. Dzisiaj ja chcę pokażę wam i mówić troszeczkę, jak drzewy i krzewy reaguje, kiedy tam są berberisy. Jak ten krzew tutaj w nasz ogród reaguje na berberisę, również w nasz ogród. Tutaj jest pierwszy orzech laskowy. To jest wierzba. I ten wierzba to jest obcinany każdy rok. Bo ten patyków, który później rosły tutaj, ja obcinam i to są później nowe wierzby. Idziemy dalej. Tutaj na prawej stronie, tutaj ten berberys ja obcinał parę razy. Tutaj jeszcze nie. I co widzimy? To jest ten z tyłu strony, ale przodu. Ten orzech laskowy zbiera więcej miejsca. To znaczy, ten laskowy orzech nie lubi dotykać ten berberysy. Berberysy w ogóle są dobrze jedzenia do wróbelki, bo kiedy jestem na rano w ogród, no tutaj siedzę 5 do 8 wróbelki. Nie są duże, ale są. Bardzo piękne na rano to wygląda. I tutaj widzimy też, co matka natura robi, bo kiedy oni nie są tutaj, wszystko to było powiększone, powiększone, powiększone o ten dziewę i oni żyje o to. I teraz, kiedy my mamy za dużo jedzenia w nasze ciała, co nie jest dokładnie bardzo dobre, również mamy coś takie jak to w nasze ciała. Im czyściej nasze jedzenia jest, tym lepiej to jest na nasze ciała i nie mamy takiej objawy jak to. Tutaj to jest ten drugi orzech laskowy i widzimy na dole. To nie są bardzo duże patyki, które idą na tę stronę. To też było obcinane parę razy. I kiedy ja zobaczę tutaj przodu, no to mam miejsce więcej. Idziemy do następnego.
Tutaj mamy następne. Ma prawie tak samy wiek jak ten inny dwie, ale tutaj też jest obcinane na ten berberis. I widzimy ten odstęp od lewo do prawo. I tutaj przodu ma troszeczkę więcej miejsca, ale po co ten tutaj jest mniejszy, bo jest dąb, który rosł tutaj. I ten dąb zbiera duże światło. Kiedy idziemy dalej na dole, widzimy ten berberis jest aż do tutaj. I na ten ostatni orzech laskowy ten berberis był również miał tak samo rozmiar jak ten tutaj. Co zrobiłam? Obcięłam ten berberis, bo ja chciałam mieć ten drzew laskowy, krzew laskowy. Ja chciałam, on ma więcej miejsca. Wszystko od tej rzeczy było robione na mniejsze kawałki. To robiłam na ręce z nożyczkami. To było kawałek pracy. I ten duży ja robiłam tutaj. I kiedy widzimy tutaj tę różnicę na wysokość, teraz to jest tam. I to idę. A za tam. To znaczy, ten patyków był bardzo duży, ale kiedy to jest obcinane, to jest taki mały ilość naprawdę. I tu mamy następny drzew, który nie lubi będę w koło berberis. To jest jabłon. Tutaj jest ten berberis. I kiedy widzimy, ten jabłon idzie cały na tę drugą stronę. Bo nie lubię takie igły. I tutaj jest od drugiej strony. Plus dodatkowo tutaj sadziłam 2 lata temu. Chyba to są... Już zapomniałam nazwę. On musiał pisać ten nazwę. Wiem, aronia. Tę stronę tutaj było regularne na nożyczki. Tak. I tu mamy obok ten duży orzech laskowy i ten dąb mamy róża. Róża i berberis razem to idzie bardzo dobrze, bo oni mają takie rzeczy. I co ja również już teraz ja widzę, ilość berberisy, ten owoce, które są tutaj,
kiedy ja zobacz tam. I tutaj matka natura na tę stronę. Ona mi pokaże, to jest bardzo dobra kombinacja. Dobra kombinacja, taki symbioza. I to jest asymbioza, to znaczy tutaj mamy dysbiozę w naszym ogrodzie. Następna rzecz to jest również ze fajne kolczyki. I to jest razem ten róż. To również też jest symbioza. Następny symbioza jeżyn. I również widzimy tutaj ten kulczyki, ale na drugiej stronie jest lepsze na widać. I jeżyn też idzie tutaj do góry. Tam na dole są patyków, gdzie mogę mieszkają ten nasz za darmo pomocników, pomocnów na naturę, w nasz ogród. I tutaj to jest 3 metry dalej. Mamy również ten jeżynę i inne rzeczy. I tam z tyłu to znowu jest miejsce dla wszystkich dzikich zwierzęta. To jest jeszcze bardzo młody jeżyn. I kiedy ja zobaczę, gdzie to idzie, na ten drzew. Symbioza perfekta od matka natura, bo my ludzie, kiedy my myślimy, kiedy nasze myśli są, my wiemy wszystko lepsze, matka natura pokaże nam, co jest najlepsze. Dobra, tyle na dziś, pozdrawiam, do następnego razu.